Kilka odcinków temu sami stworzyliśmy sobie kompozycję produktową, czy też fotografię produktową i zrobiliśmy z tego fotomanipulację. W dzisiejszym odcinku natomiast pokażę Wam, jak w łatwy sposób, tak miałem powiedzieć, zrobić bardzo fajną właśnie kompozycję produktową, gdzie główne skrzypce gra AI, czyli bezpośrednio sztuczna inteligencja w Photoshopie. Jest to bardzo proste, jest to bardzo fajne, ponieważ można uzyskać niesamowite efekty, na przykład takie, które widzicie teraz na ekranie, albo na nakładce mojego filmu. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj do Photoshopa, gdzie pokażę Wam troszkę... coś więcej o sztucznej inteligencji. Chodźmy. No dobrze, mamy już otwartego Photoshopa, ja mam już wybrane zdjęcia na cel naszego poradnika. Pierwszy to jest właśnie takie zdjęcie ze zrobionym jakimś produktem w postaci chyba perfum. Więc zaczniemy sobie oczywiście od tego, żeby ten produkt wyciąć. Jak to zrobić w łatwy sposób? Wybieramy narzędzie do zaznaczania obiektów na scenie. Photoshop sam nam wykrywa w tym momencie na scenie jakieś produkty. Jeśli najedziemy, zobaczcie, podświetlił się na fioletowo, więc klikam lewym klawiszem myszy. Photoshop zaznacza nasz produkt, możemy sprawdzić, czy zaznaczenie jest poprawne. Jeżeli jest poprawne, możemy oczywiście zjechać tutaj, kliknąć maskę warstwy i nasz produkt jest wycięty. To jest rzecz numer jeden. Teraz należałoby na przykład zamienić produkt na obiekt inteligentny, by normalnie móc sobie nim przesuwać na całej scenie bez żadnego problemu. Możemy po prostu go skalować dowolnie, na mniejszy, większy przesuwać, nie ma z tym problemu. Więc jeżeli już ustawicie sobie produkt na Waszej scenie, mogę również zmniejszyć sobie nasz obszar tutaj, na którym będziemy pracować. Więc wciskam C, narzędzie do kadrowania i zmniejszam sobie na przykład do takich rozmiarów. Klikam Enter i to jest już poprawny obszar, na którym będziemy pracować. I teraz najważniejsza rzecz, czyli stworzenie tła do naszego produktu. W pierwszej kolejności musimy zaznaczyć nasz produkt, więc klikam sobie z klawiszem Ctrl w nasz zaznaczony, wycięty już wcześniej flakonik z perfumami. W tym momencie zobaczcie, że zrobiło nam się zaznaczenie naszego produktu, ponieważ mamy te nasze chodzące mrówki, tak to się profesjonalnie nazywa, i w tym momencie widzimy, że nasz produkt jest zaznaczony. Musimy teraz zrobić to zaznaczenie troszkę węższe, tak żeby zaznaczyć też część produktu. W tej sytuacji wchodzimy w zaznaczenie, zmień oraz zwężanie. Musimy zwęzić nasze zaznaczenie. Zwęzimy sobie o po prostu 3 piksele, tak żeby nasze zaznaczenie, zobaczcie, weszło do środka. I teraz mamy zaznaczone wszystko to, co jest w środku naszego zaznaczenia. Zobaczcie, jeżeli wezmę pędzel i zacznę malować, to maluję w środku naszego flakonu, a chciałbym na zewnątrz. Czyli musimy zrobić inwersję naszego zaznaczenia. By to zrobić, wciskamy po prostu Ctrl-Shift i zobaczcie, że teraz mamy zaznaczone wszystko, co jest naokoło, ponieważ ramkę mamy też naokoło naszego obszaru. Zobaczcie, że teraz jak maluję, maluję wszystko oprócz naszego flanika. Zrobiliśmy po prostu inwersję. Jeżeli mamy już to zrobione, możemy sobie zacząć pisać w naszym tutaj takim pasku, który się pojawia. Jeżeli go nie widzicie, musicie wejść w okno i zaznaczyć sobie pasek zadania kontekstowego. Wtedy ten pasek Wam się pojawi i macie możliwość zrobienia teraz tego, co ja. Klikacie wypełnienie generatywne i tutaj musicie dokładnie wpisać to, co chcecie osiągnąć. Ja na przykład mogę użyć w pierwszej kolejności to, na czym ma stać nasz flakonik. Czyli na przykład wpiszę, ja będę pisał po angielsku, natomiast z tego, co wiem, Photoshop i ta wersja AI właśnie, Generative Fill, używa ponad 100 języków i rozumie wszystko w 100 językach. Natomiast z tego, co ja zauważyłem, angielski jest chyba najbardziej wykorzystywany i najbardziej taki trafny, jeżeli opisujemy coś tutaj właśnie w tym Generative Fill. Więc ja to wpiszę po angielsku i wpiszę na przykład a sand surface, czyli jakaś piaskowa powierzchnia, with crystals, niech będzie crystals, czyli z jakimiś kryształami, and sunset somewhere far away. Klikam generuj. Oczywiście on zrobi teraz, generuje na podstawie naszego zaznaczenia, generuje właśnie to, co opisaliśmy w trzech wersjach. Photoshop zawsze będzie generował to w trzech wersjach. I zobaczcie, to jest nasz pierwszy obraz, który wygenerował Photoshop. Jak dla mnie to i tak już jest bomba i bardzo fajnie to wygląda. Kolejna wersja, którą mamy, to jest coś takiego i kolejna taka. I oczywiście, jeżeli żadna wersja Wam się nie podoba, to możecie sobie przejść i kliknąć generuj po raz kolejny. Photoshop wygeneruje Wam kolejne trzy wersje, z których możecie wybierać. I tak do skutku, aż znajdziecie taką wersję, która Wam najbardziej pasuje. Zobaczmy kolejną wersję, kolejną i kolejną. Szczerze mówiąc,
Ta jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba to, że cień pada, ponieważ słońce świeci z tej strony. Widzimy, że cień pada w odpowiednim kierunku. Wersja pierwsza też bardzo mi się podobała, więc bardzo fajnie to wygląda i oczywiście możecie tutaj dalej robić kolejne rzeczy w postaci, macie wycięty produkt, więc możecie go przesunąć na przykład na wierzch i zobaczcie, że teraz macie produkt u góry, więc możecie na przykład ściągnąć sobie gdzieś z internetu na przykład jakąś flarę. Ja teraz wrzucę sobie bezpośrednio do Photoshopa, zobaczcie, ściągnąłem sobie po prostu taką świetlną flarę, zmieniam jej tryb mieszania na ekran, wtedy usuwam wszystko co czarne i zostawiam. I dostałem coś takiego. Mogę na przykład teraz gdzieś tą flarę sobie tutaj umieścić na boku, zmniejszyć ją oczywiście za pomocą Ctrl-T, włączyłem narzędzie do transformacji, włączam sobie gdzieś tutaj, klikam Enter i zobaczcie, że już zupełnie inaczej wygląda, ponieważ mamy gdzieś to ten rozbłysk na naszym flakoniku. Mogę oczywiście go skopiować, żeby było silniejsze, mogę przerzucić na przykład na drugą stronę, jeżeli chciałbym. Mogę zmienić kolor, też nie ma najmniejszego problemu, chociaż tutaj bardzo mi pasuje właśnie ten kolor. Mogę gdzieś umieścić tu na dole. Zobaczcie, że możliwości jest bardzo dużo, ponieważ nadal możecie pracować na tym, co zrobiliście przed chwilą. Przejdźmy do drugiego przykładu. I drugi przykład to jest butelka po prostu już wycięta, też z jakimiś perfumami. To w sumie nie ma znaczenia, bo jeśli weźmiecie jakikolwiek produkt i opiszecie go dokładnie w ten sposób, jaki byście chcieli, to dostaniecie bardzo fajny efekt. Ja tutaj sobie rozszerzę, czyli biorę narzędzie do kadrowania, rozszerzam mój obszar, na którym będę pracował, czyli góra-dół, powiedzmy, że coś takiego. Mogę oczywiście tą butelkę sobie zmniejszyć i zamienię ją na obiekt inteligentny. Następnie muszę ją oczywiście zaznaczyć, czyli biorę Ctrl, klikam lewym klawiszem myszy, biorę zaznaczenie, zmień i zwężanie. Zwężę o też jakieś 3-4 piksele. Jeżeli widzę, że zaznaczenie jest zrobione, to oczywiście muszę zrobić inwersję, czyli Ctrl-Shift-I. Mam zaznaczone wszystko, co potrzebuję i teraz po prostu wpisuję prompty, czyli też określenia, słowa, które chciałbym, żeby wygenerowały mi tło dla mojej butelki z perfumami. Wpiszę sobie a wet surface. W pierwszej kolejności przeważnie wpisuję, na jakim podłożu ma stać. Czy to ma być piaskowe, czy to ma być... Jaka kompozycja ma mi się pojawić. Żeby im lepiej to opiszecie, tym Photoshop wygeneruje Wam dokładniejszy obraz. Natomiast może to oczywiście potrwać, bo nie zawsze trafia z tym, co chcemy. Ale sprawdźmy tutaj. Mamy wet surface with lights and shadows and raindrops and crystals. Sprawdźmy coś takiego. Chciałbym, żeby Photoshop wygenerował jakieś mokrą powierzchnię z kroplami wody, z kryształami, z ostrym światłem czy też cieniem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Szczerze mówiąc, nie jest to rewelacyjne, ponieważ ta góra mi się nie podoba. Tak wygląda, jakby to trochę była szyba. Natomiast samo podłoże jest bardzo fajne. Mogę przejść oczywiście do kolejnych jakichś tutaj koncepcji, które dał mi Photoshop. To już wygląda bardzo fajnie i myślę, że można już sobie zostawić. Kolejna rzecz to jest coś takiego. I oczywiście wszystkie te propozycje są całkiem fajne i można na nich pracować dalej, ponieważ uzyskaliśmy tylko tło. I tak bardzo fajnie to wygląda, bo przed chwilą mieliśmy zupełnie inny obraz, mieliśmy pustą butelkę, a teraz mamy bardzo fajną kompozycję. No i okej, reasumując całe to moje nagranie i ten mój cały wywód o AI, jak sami widzieliście, można uzyskać niesamowite efekty. Jeżeli Wam się podobał ten poradnik, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, żeby nie zapomnieć, nie przegapić kolejnych filmów, bo one się za chwilę pojawią. Tymczasem na dzisiaj to chyba wszystko, więc ja serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Cześć!